Witajcie serdecznie. Jak patrzę sobie na ten nasz rynek klimatyzacji samochodowych, to mi się śmiać chce. Z jednej strony Unia w trosce o dobro planety stanęła na głowie, żeby do maksimum podnieść koszty obsługi klimatyzacji. Z drugiej, jak alarmuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, kwitnie czarny rynek obrotu czynnikami do napełniania układów. A jednocześnie przy tym wszystkim bez żadnego problemu można sobie w internecie kupić zestawy do samodzielnego napełniania klimatyzacji. Za stówkę kupujecie puszki z odpowiednim czynnikiem i samodzielnie napełniacie układ. Co więcej, w promocję takich zestawów zaangażowali się znani mechanicy, którzy na YouTubie w filmikach polecają stosowanie właśnie takich preparatów i przekonują, że tak naprawdę to niczemu nie szkodzi. I o tym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, o nabijaniu w klimatyzację. Warto posłuchać do końca i wyrobić sobie własne zdanie. Ponieważ dzięki temu, co powiem, być może zaoszczędzicie parę złotych albo na etapie zakupu używanego samochodu, albo w serwisie. I jak zwykle prośba. Piszcie proszę w komentarzach, ile ostatnio zapłaciliście za napełnianie klimatyzacji starym czynnikiem R134A, ile płaciliście za nowy czynnik 1234YF, czy mieliście do czynienia z jakimiś innymi czynnikami, może propanem, może dwutlenkiem węgla. No i czy nabijaliście klimatyzację sami? No to zaczynamy. W 2014 roku Unia opublikowała dyrektywę dotyczącą zakazu stosowania gazów klimatyzacyjnych o tak zwanym współczynniku wpływu na globalne ocieplenie wyższym niż 150 GWP. R134A trafił zatem na cenzurowane, ponieważ jego współczynnik GWP wynosił ponad 1400. Regulacja ta weszła w życie w 2017 roku i wtedy czynnik ten został zastąpiony innym, znacznie lepszym. Był to nowy, ekologicznie doskonały czynnik 1234YF. Jego współczynnik GWP wynosił zaledwie 4. Nie nakazali wprost stosowania dokładnie tego czynnika, ale określili takie wymogi, że właśnie ten nowy czynnik wydawał się jedyną opcją dostępną na stole. Tyle tylko, że jakimś dziwnym trafem ten nowy czynnik był droższy od tego starego. Niektórzy zadawali sobie wówczas pytanie, czy na pewno nie dało się opracować czegoś tańszego? Eksperci unijni twierdzili, że nie. Zapewne wtórowały im także dwie firmy, Honeywell i DuPont, które według tego, co można znaleźć w internecie, jako jedyne mają wszystkie możliwe patenty na produkowanie właśnie tego czynnika. Ku zaskoczeniu w całej tej posłusznej masie jeszcze w 2013 roku jedna firma zdecydowała się zgłosić sprzeciw. Był to Mercedes, który zauważył, że po wykonaniu testów zderzeniowych z tym nowym czynnikiem 1234YF okazało się, że ten nowy czynnik jest łatwopalny i może to narażać osoby uczestniczące w wypadkach na dodatkowe obrażenia. Eksperci unijni zapoznali się z tematem i uznali, że tam w Mercedesie to jacyś panikarze są i że się nie znają. Oficjalnie Unia pozostała zatem przy swoim stanowisku, co tylko potwierdziło, że już wtedy ekologia była sprawą priorytetową. Mercedes tymczasem jeszcze raz przyjrzał się tym nowym unijnym normom dotyczącym potencjału tworzenia efektu cieplarnianego i opracował klimatyzację, która spełniała te rygorystyczne wymogi, ale pracowała na tanim dwutlenku węgla. Jak się później okazało, Mercedes nie był jednak ortodoksyjnym zwolennikiem tego rozwiązania. Do dzisiaj w niektórych modelach montuje instalacje oparte właśnie na dwutlenku węgla, ale w niektórych prounijne instalacje działające w oparciu o czynnik 1234YF. Generalnie początkowo problem tego nowego czynnika niespecjalnie uwierał, ponieważ dotyczył samochodów nowych, ubezpieczonych i obsługiwanych na gwarancji. Ale mijały lata i takimi samochodami zaczął zapełniać się rynek wtórny. I wówczas okazało się, że ceny napełniania tych układów nowym czynnikiem zwalały z nóg. Zdarzały się przypadki, że za zwykłe nabicie klimy trzeba było zapłacić nawet 1000 zł. Ale że pomysłowość ludzka nie zna granic, ktoś wpadł na genialny pomysł, że te nowe instalacje da się napełniać starym czynnikiem. Starym i znacznie tańszym. I tu sygnalizuje dwa problemy. Po pierwsze, nikt nie wie na pewno, jak to jest z trwałością tych nowych instalacji pracujących na starym czynniku. Producenci mówią, że od tego psują się kompresory. Użytkownicy mówią wręcz coś przeciwnego. Mówią, że użytkują i nic się nie dzieje. Jeśli macie jakieś doświadczenia w tej kwestii, proszę piszcie w komentarzach. No i powstał jeszcze drugi problem. W warsztatach zaczęły się zdarzać incydenty podłączenia stacji do obsługi klimatyzacji nowego typu z instalacją nowego typu, w której był stary czynnik. A takie coś pociągało za sobą straty finansowe. Klient warsztatu mówi, że on nic nie wie, mechanik jest w plecy, przynajmniej o czynnik, który się zmieszał, winnego nie ma, a klimatyzacja nie działa. Bardzo szybko na rynku pojawiły się urządzenia do wykrywania rodzaju czynnika. Również niektóre stacje do obsługi były już wyposażone w taki czujnik. Ale nasze bagno klimatyzacyjne zaczęło się robić coraz głębsze. Z jednej strony ustawodawca zaostrzył przepisy i zobowiązał warsztaty do ścisłego ewidencjonowania dystrybucji czynnika do obsługi układów klimatyzacji. Każde wydanie jakiejś porcji tego czynnika musiało być ściśle ewidencjonowane i to spowodowało podwyższenie cen usług. W odpowiedzi klienci zaczęli jeszcze bardziej kombinować, jakby tutaj zejść z kosztami. Kolejny
chałupniczy pomysł napełniania klimatyzacji to napełnianie ich propanem. Też działa i jest naprawdę dużo taniej. Niektórzy się boją, inni nie. Niektórzy mówią, że nie szkodzi, inni mówią, że szkodzi. A jeszcze inni mówią, że szkodzi, ale nie od razu. Ale fakt, że propan jest tani i trochę podziała, wystarcza przynajmniej do tego, żeby ten patent sprawdzał się w przypadku samochodów przygotowywanych na handel. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie oceniam tego rozwiązania. Ja tylko mówię, że mamy na rynku sytuację, w której zupełnie nieświadomie możecie sobie kupić używany samochód, który w klimatyzacji ma propan. Ja osobiście bym tak nie chciał. Ale tutaj nieoczekiwanie z pomocą przychodzą, nazwijmy to, firmy akcesoryjne. Jak wejdziecie sobie na Allegro, to nagle się okazuje, że jest tam gigantyczna wprost oferta zestawów do samodzielnego napełniania klimatyzacji. Niektóre zestawy mają polskie etykiety, niektóre chińskie, a większość z nich jest wysyłana bezpośrednio z Chin. Co ciekawe, ponieważ nie wolno tak sobie handlować na polskim rynku czy na europejskim rynku tymi czynnikami, to w tych zestawach są ekwiwalenty tych czynników. Ekwiwalent czynnika R134A, ekwiwalent czynnika 1234YF, a także ekwiwalenty innych czynników. Co więcej, możecie nawet kupić puszki, które zawierają ekwiwalent czynnika oraz środek uszczelniający. Czyli tak naprawdę zupełnie nie wiadomo co. Patrzcie, co się dzieje. Z jednej strony mamy tych unijnych ekspertów, którzy kombinują, jak tutaj ratować planetę za wszelką cenę, oczywiście z naszych kieszeni. Z drugiej, uczciwi mechanicy prowadzą w warsztatach ścisłą ewidencję obrotu czynnikami. A tymczasem zupełnie bez przeszkód zwykły Kowalski może sobie w internecie kupić puszki z ekwiwalentem jakiegoś czynnika i samodzielnie, bez żadnej kontroli, bez żadnej ewidencji, napełnić sobie klimatyzację. I co więcej, zrobi to wszystko za około stówkę. Rozumiecie to? R134A jest tak szkodliwy, że nie można nim handlować bez ewidencji. Na polecenie Unii zastępuje go dwukrotnie droższy, ale bez porównania mniej szkodliwy, 1234YF. Jego produkcja jest opatentowana. A tutaj na rynek wjeżdżają puszki z ekwiwalentem R134. Tanie jak barsz i można sobie nimi nawet uzupełniać układ codziennie, ponieważ jak widać na opakowaniu, są w ogóle nieszkodliwe dla środowiska. Dla mnie to jest jakaś magia. Albo ta cała unijna kampania zastępowania tego bardzo szkodliwego środka tym znacznie droższym, ale mniej szkodliwym i opatentowanym, to jakaś ściema. Albo ci, co opracowali ten nieszkodliwy ekwiwalent za parę groszy, to jacyś geniusze chemii. Ale najgorsze jest to dla nas, dla kierowców, że znowu mamy chaos informacyjny. Z jednej strony powstają artykuły i filmy, że tymi zestawami można sobie zepsuć klimatyzację. Z drugiej, doświadczeni mechanicy wręcz zachęcają do tego na YouTubie, żeby sobie kupić taki zestaw i samodzielnie uzupełnić czynnik. Słuchajcie, ja na klimatyzacjach aż tak bardzo dobrze się nie znam. Wiem tylko ze szkoleń, że obsługa klimatyzacji polega na tym, że do układu klimatyzacji podpina się stację, która najpierw opróżnia układ, wytwarza w nim próżnię. Ta próżnia służy do tego m.in., żeby ten układ osuszyć. Czasem się jeszcze wymienia osuszacz w klimatyzacji. Odzyskane czynniki stacja filtruje, a następnie ponownie napełnia, po przefiltrowaniu, ponownie napełnia nimi układ klimatyzacji, dodając czy tam czynnik, czy też olej w odpowiednich ilościach, zgodnie z zaleceniami producenta. I bardzo ważna wtedy jest i waga tego czynnika jednego, i czynnika klimatyzacji, i waga oleju do smarowania układu, proporcje tych obu czynników, ciśnienie, pod którym to się wtłacza, czasem także temperatura, żeby ten układ klimatyzacji napełnić zgodnie ze sztuką. A tutaj patrzę, zamiast tego wszystkiego gość sobie bierze na parkingu puszeczkę, bierze do tego przewód, jakiś tani chiński manometr, wszystko to razem podłącza i napełnia układ. Podobno w Stanach Zjednoczonych takie zestawy można kupić nawet na większych stacjach. I autentycznie z ręką na sercu powiem wam, że nie wiem, co mam o tym sądzić. Czytam komentarze. Jedni sobie to chwalą, bo też tak zrobili i działa. Jedni mówią, że zrobili i nie działa. Jedni mówią, że zrobili i przestało działać po miesiącu. Niektórzy mówią, że zrobili, działa i nic się nie dzieje. A niektórzy mówią, że zrobili, działało, ale na przykład kompresor zaczął pracować głośno. A jeszcze inni mówią, tak, bardzo dobrze, słuchajcie tych oszołomów, to będziecie napędzać nam klientów do warsztatów i będziemy wam wymieniali kompresory i naprawiali klimatyzację za grube pieniądze. A mnie w tym momencie przychodzi do głowy jeszcze taka jedna refleksja. Czy jeżeli taki samochód, w którym klimatyzacja została napełniona taką mieszaniną nie wiadomo czego, z jakimś środkiem uszczelniającym, przyjedzie do dobrego serwisu klimatyzacji, który ten serwis podepnie mu do tego, do tej instalacji drogą maszynę do obsługi klimatyzacji, to czy ta maszyna zostanie w jakiś sposób uszkodzona tymi czynnikami, czy też nie? A najlepsze jest to, że ostatnio oglądałem sobie Volkswagena ID3. Otwarłem maskę, patrzę, a tam jest naklejka informująca o tym, jaki czynnik jest w układzie klimatyzacji. I wiecie, co tam było? Tam był po prostu dwutlenek węgla. A więc jak ktoś naprawdę chce, to może zrobić nowoczesny, ekologiczny samochód, to znaczy ekologiczny, wiecie, w cudzysłowie, ale nowoczesny bez wątpienia, który ma w układzie naprawdę niedrogi czynnik
czyli dwutlenek węgla. Z tymi instalacjami na dwutlenek węgla to nie jest tak prosto. Po pierwsze, muszą być tak zaprojektowane, żeby w razie ulotnienia się tego dwutlenku węgla nie uśpić na zawsze pasażerów. A po drugie, te instalacje pracują pod nieco wyższym ciśnieniem. No ale to już temat na inny odcinek. Piszcie proszę, co o tym myślicie. Czy lepiej jechać do mechanika i podpinać samochód pod prawdziwą stację do obsługi klimatyzacji? Czy może na Allegro czy w internecie kupić sobie te tanie puszki i we własnym zakresie uzupełnić czynnik? Pozdro, cześć i do następnego.